serdecznie wszystkich zacnych gości. Witam ministra, pana Stanisława Szweda. Pana wicewojewodę śląskiego, pana Jana Chrząszcza. Pana Mariusza Jankowskiego. Wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki. Przyznanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości 29 516 zł 99 groszy oraz wkład z budżetu gminy w kwocie do 40 tysięcy umożliwiły kompleksową realizację tego zamierzenia. Tak na bazie starej pracowni przyrodniczej powstała nowoczesna ekopracownia. Salon zmodernizowano, zamontowano umywalkę z dostępem do bieżącej wody, wyposażono w widoczne i estetyczne tablice edukacyjne na ścianach oraz nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, a także pomoce przyrodnicze. Ponadto zainstalowanie w sali nowoczesnego multimedialnego sprzętu audiowizualnego, ekranu multimedialnego i laptopa pozwoli uczniom poznać tajniki przyrody w sposób bardziej dla nich przystępny, a zarazem interesujący. Powstanie tak nowoczesnej pracowni umożliwia nie tylko skuteczną realizację podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, ale również stwarza możliwość rozwoju zainteresowań i talentów naszych uczniów. Jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce pragnę podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam tą pracę stworzyć. Zielone światło otrzymaliśmy od pani wójt Lucji Michałek, która wyszła z inicjatywą zgłoszenia szkoły w konkursie. Była pani dyrektor, Grażyna Przybyła, wyraziła chęć udziału w projekcie i mianowała koordynatorem tego konkursu panią Annę Dziewioł, która z ogromnym zaangażowaniem podjęła się tego działania. Należy tutaj bardzo podziękować panu Bogdanowi Wygockiemu, byłemu dyrektorowi Gminnego Zespołu do Spraw Oświaty, który pilotował poprawność naszych kolejnych zadań. Nie mogę też pominąć wkładu pracy wszystkich pracowników szkoły, dzięki którym możemy się dzisiaj cieszyć naszym wspólnym sukcesem. Dziękuję jeszcze raz wszystkim i oddaję teraz głos pani Ani Dziewioł. Ja to postaram się podkawacować, ponieważ w związku z otwarciem pracowni były też ogłoszone dwa konkursy w naszej szkole. Jeden z nich konkurs plastyczny z zielonym do pary. Bardzo proszę osoby, uczniów, którzy zostaną wyczytani o wyjście tutaj na środek. Miejsce pierwsze otrzyma uczeń, którego akurat w tej chwili tutaj nie ma i jest to Kamil Czepczor z klasy 5TB oraz Jakub Czepczor z klasy 0C. Więc zapraszam do wyjścia. Marcin Wacek z klasy 6A i zetwo pierwsze miejsce również. Drugie miejsce Jakub Rudzki z 6B i Estera Juroszek z 6A również zetwo. I od razu trzecie miejsce Samuel i Maja z Kurzo potraktowała rodzeństwo razem, ponieważ prace były właśnie chyba razem. Pozwoliłam sobie przyznać również kilka wyróżnień. Jest to Wojtek Kukuczka z klasy 0B, którego również tutaj nie ma. Maria Jałowicz z 5A, zapraszam. Saweria Kukuczka z 5B i Paweł Jaruszek z 5A. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz oklaski, proszę. Drugi konkurs multimedialny, raczej dla nas starszych, pod tytułem Krajobraz Ziemi z człowiekiem w tle. Prace konkursowe będzie można zobaczyć w sali 32 na naszym ekranie, będą się wyświetlały w tle. I jako pierwsze miejsce zapraszam Sabinę Szarbuc z Miami. Yeah.
Kasi już chyba. A, dobrze, czyli Kasia zostanie na chwilę później w innym miejscu potrzebne. Dobrze, ja z tego miejsca jeszcze chcę serdecznie podziękować pani dyrektor za ogarnięcie całości. Natomiast po występie zapraszam naszych gości, do góry przejdziemy na drugie piętro do pracowni. Natomiast uczniów z nauczycielami, opiekunami proszę na chwilę jeszcze potem pozostali na miejscach. Dopiero po nas później wystartujecie. Bardzo dziękuję. Oddaję głos jeszcze pani wójt. Szanowna pani dyrektor, panie wojewódo, panie prezesie, zacni zgromadzeni goście, drodzy nauczyciele, drogie dzieci. Jesteśmy dzisiaj w wyjątkowym dniu. Mamy okazję otworzyć nową klasopracownię w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzyce. Warto podkreślić i zauważyć, że jest to pierwsza tego typu pracownia, która jest otwierana na naszych terenach, mimo że program trwa od kilku lat. Z tego miejsca chcę bardzo serdecznie podziękować tym, którzy tak ochoczo i bardzo życzliwie podeszli do tematu. Najpierw dziękuję pani dyrektor, pani Grażynie Przybyle, ponieważ gdyby nie jej starania, to by właśnie nie było. Dziękuję. Dziękuję pani Annie Dziewior, która włożyła całe serce w to, żeby ta pracownia w tej szkole powstała, która ze swoimi wielkimi umiejętnościami, z fachowym podejściem zaprojektowała przepiękną, tematyczną pracownię z Beskidu w świat. Nagrodźmy ją pracownię.
Jeszcze tutaj poproszę pana wojewodę, pana Jana Chrząszcza, bo skoro tutaj jesteśmy, ja muszę powiedzieć, że mamy takich dobrych przyjaciół w województwie. Pana prezesa Lewandowskiego już przedstawiłam i jeszcze mamy pana Jana Chrząszcza, wicewojewodę, pierwszego wicewojewodę, na którego wsparcie zawsze możemy liczyć i bez wątpienia wsparcie w tym obszarze edukacyjnym również. Panie wojewoda, za wszystkie działania bardzo serdecznie dziękuję w imieniu gminy Istedna. Szanowni Państwo, tak pięknie powitani na początku przez panią dyrektor. Drogie dzieci, ja obiecałem, że naprawdę bardzo krótko, bo wszyscy czekamy na ten wspaniały występ. Piękne słowo dziękuję. Dziękuję wszystkim tym,